Pani premier Gilowskiej ubywa z dnia na dzień. Zauważyliśmy, że schudła ostatnio i to sporo. Pewnie wykańcza ją stresująca praca w ministerstwie i ciągłe użeranie się z niejakim Romanem. Ryszard Kalisz współczuje i zna problem od podszewki. Ja też czasami mam okresy, że tracę na wadze, czasami przybieram, ale to nie jest związane z moją pracą, bardziej z wypoczynkiem. Superstacja zaniepokoiła się jednak na poważnie. W końcu odchudzony poseł opozycji to nie to samo, co niknący w oczach członek rządu. Boimy się, że może to oznaczać kurację odchudzającą dla naszej kieszeni. Co na to kolega z ławy rządowej? Nie zauważyłem tego, aby tak bardzo chudła pani minister, pani premier. Natomiast finanse najlepsze nie są. Natomiast bez przesady, że są one tragiczne. Jest tak jak jest, nie jest najlepiej. Nie jest najlepiej. A więc coś jest na rzeczy. Nosa ma poseł Pawlak, który przecież premierem był dwa razy i zna się na państwowych finansach. Być może tutaj pani profesor stosuje inne techniki odchudzania, niekoniecznie finansowe. Takie czy inne. Jak tak dalej pójdzie, pani Zyta będzie lekka jak pies. A co wtedy? Czy da sobie radę z ciężką charówą w Ministerstwie Finansów? Może lepiej byłoby, by budżetem zarządzał ktoś nieco słuszniejszej postury? Nie byłoby lepiej, dlatego że ja robię zawsze wszystko to, na czym się znam, w ramach moich kompetencji. Dlatego mam wśród kolegów na lewicy i centrolewicy takich ludzi, którzy się doskonale znają na finansach i to oni by zostali wtedy szefami tego resortu, jak my obejmiemy władzę. Skoro więc Ryszard Kalisz nie chce ratować polskich finansów, może chociaż zaprosi panią Zytę na jakiś porządny obiad i zdradzi jej tajniki swojej diety? Nina Kołakowska.